My mamy, tak mamy. Czas dla mam, Radio Eter FM. Jesteśmy w audycji My mamy, tak mamy, jak mogłyście przed chwileczką usłyszeć. Dzisiaj rozmawiamy o ciąży. Chcemy być w ciąży. Co teraz? Kupujemy test owulacyjny. Kupujemy test owulacyjny. Najprostsze rozwiązanie. Najpierw to, jeżeli ktoś stosuje antykoncepcję, to ją raczej odstawia. Tak, no właśnie. Od tego zaczynamy. Gdyby ktoś stosował, to zaczynamy od przerwania. I potem co, żeby się zorientować, gdzie i kiedy, według rad naszego poprzedniego gościa, gdzie i kiedy się kochać. Skąd to wiemy? No to właśnie, możemy kupić test owulacyjny i wtedy wiemy z dosyć dużą pewnością, ale wcale nie musimy kupować, możemy po prostu obserwować swój organizm i każda kobieta w pewnym momencie jest płodna. I słuchać głosu serca, tak. Oczywiście, jeżeli jest zdrowa i wszystko jest w porządku. Także możemy sobie obserwować swój organizm, można wejść sobie na różne fora czy różne strony i dowiedzieć się, jak to wygląda. Trudne to nie jest, chociaż wymaga troszeczkę przyłożenia się, no ale można próbować i bardzo fajna satysfakcja jest, kiedy wiemy, co się dzieje z naszym organizmem i co możemy zrobić, żeby pomóc przyjść na świat dziedziusiowi. No i wcześniej dieta odpowiednia na pewno też. Mówiliśmy już o diecie, ale będzie też osobna audycja o diecie, także mamy, zapraszamy, czekajcie na wiadomość, kiedy będzie specjalna audycja, cała poświęcona właśnie temu, jak przygotować się do ciąży i też jak w ciąży się odżywiać. I co, i żeby w ogóle mogło dojść do tego, żeby dziedziuś się pojawił, potrzebujemy przede wszystkim właśnie to, co powiedziałam. Kobieta musi być czas płodny, czyli musi być zdrowa. Tak samo mężczyzna musi być zdrowy i tu też dieta ma duże znaczenie. Nie wiem, czy panowie o tym wiedzą. Jest odpowiednia dieta dla mężczyzn, ale to nie wiem, czy będziemy poruszać. No i dobrze, wszystko się udaje, dochodzi do zapłodnienia, mamy taką małą kropeczkę i upragnione dwa paski na teście. Ciążowym. Tak. Już nie każe nic obserwować. Ale można też wtedy zauważyć, obserwując swój organizm, że jest się w ciąży. Ja na przykład wiedziałam, zanim zrobiłam test. To jest fajna sprawa. Wiedziałam nawet, zanim wiedziała pani doktor. Ale o tym może... Super. Pewnie czułaś wszystkie zapachy wyostrzone do granic wytrzymałości. Nie. Nie? Nie. Dopiero później, jak już faktycznie przyszedł ten czas, bo... Ale to jeszcze... Wrócimy do tematu. Wrócimy, dobra? No to mamy dziedziusia i teraz jak byłam pierwszy raz mamą, no to myślę sobie, no dobra, jestem tam powiedzmy 4 tygodnie w ciąży, bo mniej więcej pamiętam, kiedy się coś zadziało. Idę do lekarza, okazuje się, że jestem w 6 tygodniu. Coś się stało. 2 tygodnie uciekły. No, gdzieś mi uciekły 2 tygodnie. No i co się stało? Otóż mamy pierwszorazowe, mam nadzieję, że wiedzą, ale ja akurat nie wiedziałam, więc może jakieś świeżynki nie wiedzą, to przypomnimy lub powiemy, że ciążę w sposób taki medyczny liczymy nie od poczęcia, ale od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. To znaczy tak naprawdę, kiedy... Czyli te 2 puste tygodnie też są tygodniami ciąży? Dokładnie tak. Te 40 tygodni, które podajemy które wszędzie są podawane, na przykład w internecie, w magazynach, u lekarza, to jest właśnie od ostatniej miesiączki. Dlatego zawsze lekarz nas pyta o datę ostatniej miesiączki. Dlaczego tak? No bo tą datę najłatwiej jest chyba zapamiętać, najłatwiej ją skojarzyć, kiedy coś się działo. Natomiast mało kto wie właśnie, kiedy mógł mieć owulację i kiedy mogło dojść do zapłodnienia. No chyba, że ktoś... raz jeden, jedyny współżył w ciągu całego cyklu, no to jest dosyć duża pewność, kiedy się to stało. Ale jeżeli więcej razy, no to wtedy właśnie trudno to określić. Data ostatniej miesiączki jest taka pewna. I stąd właśnie to pytanie zawsze lekarza. Ale jak wtedy określić, jeśli ktoś na przykład ostatnią miesiączkę miał 2 lata temu? No ale pozwólmy, żeby tym już zajął się nasz lekarz GP, tak? Tutaj w Irlandii, bo jest to lekarz pierwszego kontaktu. I właśnie do niego zgłaszamy się w momencie rozpoznania ciąży. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że kiedy zobaczymy
dwie kreski na teście. Może nie tak. Nie widzimy jeszcze tych kresek na teście. Najpierw czekamy na miesiączkę, zwykle. I dopiero kiedy ona się nie pojawia, to zwykle wtedy robi się test, tak? Tak podejrzewam. To nie mój przypadek, ale generalnie tak to wygląda raczej. A co jeśli pojawia się miesiączka? Spokojnie czekamy na następny cykl. Tak. Otóż mamy, kochane, jeżeli ktoś się stara, to nie traćcie nadziei, bo jest możliwe to, że po zapłodnieniu nadal kobieta ma krwawienia. Może to trwać nawet 3 miesiące, albo... Misiek załamuje się w tym momencie. A jego, sorry, taka praca. A jego powieki unoszą się w kształcie citroenów nad oczami. Misiek, słuchaj, ucz się, przyda ci się kiedyś, przyda. Tak, i co? Nawet ja słyszałam o bardzo bliskiej osobie, że 3 miesiące to trwało, ale podejrzewam, że w internecie możemy bardziej ekstremalne sytuacje wyczytać. Moja bratowa miała przez 4 miesiące. O, proszę. Znaczy, czyli bratowa mojego znajomego. Mhm. I teraz jest nawet taki film dokumentalny Ciąża z zaskoczenia. Podejrzewam, że wiele mam słyszała o nim. Słyszałaś? Nie. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Zastanawiam się, cały czas mi chodzi to po głowie. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby do końca ciąży nie wiedzieć, że się jest w ciąży i dopiero przy porodzie się o tym dowiedzieć? No, zdarzały się takie przypadki podobno. No, podobno. Jest cały serial o osobach, które właśnie tak... O kobietach, które do końca nie wiedziały, że są w ciąży i dopiero przy porodzie się dowiadywały. Nie mam pojęcia, czy to jest możliwe, ale wiem, że przez 3, tak jak ty powiedziałeś, 4 nawet pierwsze miesiące, można nie wiedzieć, że się jest w ciąży. Niesamowita sprawa dla mnie. To po prostu jak, nie? Także, jeżeli występuje krwawienie, czasami mówią, że ono jest takie jakieś jaśniejsze, więc może dałoby się poznać, ale ponoć to wcale nie jest żaden szczególny objaw. Robimy test, bo powiedzmy, nie było jednak krwawienia, robimy test, jest dzidziuś. A jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wiesz, jak się robi dziewczynka, jak chłopczyka? Nie wiem. Nie, słyszałam o diecie, która sprzyja chłopcom, która sprzyja poczęciu się chłopców, tak? Czyli jaka dieta? Rybna. O. Właśnie, podobno w krajach nadmorskich, na wybrzeżach, najwięcej rodzi się chłopców. I to właśnie powoduje dieta bogata w ryby. To ciekawe. Wiem... Właśnie, chciałabym zaznaczyć, że to jest troszeczkę taka wiedza popularna, ponieważ nie jest ona potwierdzona żadnymi badaniami. Są badania prowadzone, ale na razie nigdzie to się nie potwierdza. Jakby osoby badane, które stosowały pewne zalecenia, które wydają się nam przyjaźń poczęciu dziewczynki lub chłopca, nie wykazały żadne badania, żeby to się potwierdziło. W każdym razie, ponoć jest taka szansa, że jeżeli stosujemy dietę bogatą w węglowodany, czyli cukry, słodko generalnie, to jest szansa większa na dziewczynkę. Teraz powiedzmy na przykład o dziewczynkach, a chłopcy to będzie przeciwieństwo, czyli kwaśne, tak jak mamy te mity ciążowe, że słodkie to będzie dziewczynka, a kwaśne to będzie chłopiec. Kwaśna dieta rybna też, tak jak mówisz, byłaby dla chłopczyka. A na przykład co jeszcze? Ponoć po 30 roku życia też jest większa szansa na dziewczynkę niż na chłopca. Myślę, że może to się brać stąd, że plemniki z żeńskimi właśnie tymi chromosomami są silniejsze i bardziej... Szybsze? Nie, szybsze nie? Są właśnie te męskie, chłopięce. A dziewczęce są silniejsze i bardziej wytrwałe. Bardziej się przepychają w boju do jajeczka. To są męskie. No ale te silniejsze bardziej się przepychają. Co z tego, że on jest szybszy? Nie, one są silniejsze, ponieważ mogą dłużej przetrwać. Mają dużo siły, że... tak. Ale męskie są szybsze, więc mogą szybciej dotrzeć. Mają mniejszą... zwinność większą, tak. No, są szybsze i mogą łatwiej dotrzeć. A żeńskie dłużej przetrwają. To jest dopiero walka. I stąd właśnie na przykład... Mówi się, że żeby mieć dziewczynkę, to trzeba byłoby kochać się przed owulacją. Albo poczekać do 30. Albo poczekać do 30 i najlepiej jeszcze przed owulacją. Ponieważ te żeńskie przetrwają aż do owulacji, a tym męskim będzie trudniej wytrwać, bo są słabsze. A jeżeli chcemy chłopca, no to właśnie odwrotnie.
w dzień owulacji lub zaraz po, ponieważ komórka jajowa żyje 24 godziny, więc jest szansa jeszcze do 24 godzin, żeby doszło do zapłodnienia. Więc one są szybkie i powinny być pierwsze. Ale wciąż to nie jest... Ale to nie ma reguły właśnie. No właśnie, nie, niby tak mówią, że teoretycznie tak by wychodziło, ale praktycznie żadne badania jeszcze tego nie potwierdziły. A no to możemy polemizować. Możemy sobie pożartować. Mówią też, że tak klasycznie to dla dziewczynki, w sensie pozycja misjonarska. To dla dziewczynki. I jeszcze... Naprawdę? No bo wtedy jest dłuższa droga, żeby plemniki miały do przejścia... Misiek coraz bardziej zdziwiony. Nie patrzmy na niego. Okej, dobra. Jeszcze jedną rzecz mogę? Tak. Dla dziewczynki to mniej satysfakcjonujący ze współżycie dla kobiety, czyli bez orgazmu. To wtedy jest większa szansa nie, na dziewczynkę. Nie, no to już jest bzdura. Proszę cię, nigdy w to dlaczego? Nie uwierzę. Dlaczego? Ponieważ orgazm sprawia, że środowisko w pochwie robi się zasadowe, a to sprzyja chłopcom. Jezu, kto się zajmuje takimi badaniami? Nie mam pojęcia. Dobra, poczęło się? Dziw się począł? Poczęło się. Robimy przerwę? Robimy przerwę. Asiu, nie mogę się oprzeć, żeby ci zadać jedno pytanie. Mogę? No, prywatne. Jesteś mamą trzech dziewczynek, a powiedziałaś przed chwilą, że mniejsze... Ujmę to w ten sposób, że mniejsze doznania towarzyszą kobiecie w trakcie poczęcia, poczynania dziewczynki. Co twój mąż na to? Mąż? A co mi do tego? To ja mam mniejsze doznania. Ale tak? Naprawdę? Zaraz, może tak być? Zaraz. Po pierwsze, czy możemy o tym mówić w tym czasie antenowym? Dobra, wróćmy do tematu. Nie, no po prostu nie pamiętam takich rzeczy. Przyjmijmy, że to jest jednak mit. Tak, oczywiście, że tak. To jest mit. Zupełnie. Ale nie, no tak jak powiedziałam, to są pewne teoretyczne treści, które nie mają potwierdzenia w badaniach, więc przyjmijmy, że moje też nie miały potwierdzenia w badaniach. Dobra. Ktoś tu komentuje nasze słowa. Dobrze. Ja się odniosę, a propos komentarzy, odniosę się do czatu, w którym jakiś pan prawdopodobnie zapytał, ponieważ jest zainteresowany, jak rozpoznać, kiedy kobieta nie jest płodna. Czyli jednak interesujący jest to temat. Więc tak, proszę pana, jest dużo objawów, ale muszę pana zmartwić. Taki bardzo widoczny dla pana to kiedy partnerka jest bardzo chętna do współżycia, wygląda przepięknie, jest promieniująca, po prostu idealny nastrój, idealny czas, to właśnie wtedy jest płodna. A jeszcze słyszałam kiedyś w Radiu Eter FM mówili, że kobieta wtedy najchętniej ubiera się na czerwono. O, proszę. Więc niestety troszeczkę... Czyli panowie, którzy nie chcą powiększyć swojego statka, wystrzegajcie się żon w tym czasie, czekajcie kiedy jest ubrana na czerwono. Czekajcie na czas, kiedy żonę boli głowa. Wtedy będzie spokojnie czas. A wtedy czas. Na bank nic z tego. Nic z tego, tak. Aczkolwiek właśnie z tym bólem głowy to jest tak, że tak naprawdę przecież wydzielają się endorfiny podczas współżycia, więc współżycie to właściwie sposób na ból głowy. Czyli panowie mają tutaj kartę przetargową. Dokładnie, panowie. Tak, żeby nie było wam smutno, to pamiętajcie. Walczcie o tym. Dobrze, a tu ktoś jeszcze skomentował... Nie jadam ryb i mam chłopca, ale mieszkam na wybrzeżu, może dlatego. To może tatuś jadł ryby? Może, o. No. Ciekawe, czy to też tatuś, tak? No bo to chyba od pana zależy płeć dziecka. Zapytamy tej pani od diety, która będzie nam to opowiadać za kilka... W jednym z kolejnych odcinków. Tak, za kilka odcinków. Dobrze mamy. No to mamy Didziusia. Mamy dwie kreski, mamy małą kropeczkę, której prawie nie widać. Za chwileczkę ona staje się ziarenkiem maku, małą pestką od jabłuszka i fasolką. Tak. My jeszcze prawdopodobnie nawet nie wiemy, że ona tam jest, a ona już jest małą pesteczką. I teraz. Pierwsze co? No to, no tak, robimy test i później idziemy do GP.
GP robi nam badanie prawdopodobnie z krwi na potwierdzenie tego testu, który wykonaliśmy z moczu z apteki prawdopodobnie i wysyła list do szpitala, w którym oznajmia, że jest mama, która będzie pod opieką szpitala w ciąży. I zaczyna się procedura, ja bym to nazwała wręcz machiną, ponieważ kiedy pójdziemy do szpitala na wizytę, to naprawdę jesteśmy ziarenkiem w morzu piasku, czy kropelką w morzu wody, ponieważ jest tak wiele mam, że można się tam... Dokładnie. Tak. Można się ale tam... szpital, rozumiem, że jest to przychodnia szpitalna, tak? Nie, nie, to jest po prostu szpital, nie ma czegoś takiego jak przychodnia. Mhm. Idziemy do szpitala, jest recepcja, są sale, w których przyjmują położne i lekarze ginekolodzy. Mamie zostaje przyznany prowadzący lekarz ginekolog w szpitalu, a za każdym razem, kiedy przychodzi na wizytę w szpitalu, badają ją położne, mierzą ciśnienie, badają mocz. Jeżeli mama ma jakieś problemy z krwią, na przykład anemię, czy tam niskie żelazo, to się łączy, to może mieć też dodatkowe badania krwi. Ewentualnie, jeśli ma jakieś inne dolegliwości, o których warto, mamy kochane, warto wspominać i to bardzo nachalnie, to wtedy są w stanie wykonać dodatkowe jakieś badania. Ale jeśli nikt się nie przyzna do niczego, to tak naprawdę niewiele się zatroszczą, bo wyobraźcie sobie, jeżeli mają tak wiele tych mam, to nie ma szansy, żeby każdej z osobna robili USG i tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie, jeśli kobieta czuje się dobrze, nie narzeka na żadne bóle, no to czy takie badania są konieczne? Myślę, że nie. No, najfajniej by było, jakby to była ciąża fizjologiczna. Wtedy super, znaczy? No to... Czyli po prostu bez żadnych odchyleń, książkowa, nic się nie dzieje. Dokładnie takie objawy, jak dlaczego? Trzeba. Bo zawsze mnie przerażał ogrom tych wszystkich badań i cały kalendarz badań. Dzisiaj to, w tym tygodniu to, wtedy to, znowu USG, jakieś badanie. Po prostu no, jakiś no koszmar skrajny. To system opieki w Polsce ma takie bardzo restrykcyjne te schematy takie, że w tym tygodniu coś trzeba zrobić, tutaj USG, tam jakieś badanie krwi, tam badanie moczu, oczywiście trzeba być co miesiąc u ginekologa i tak dalej. Tutaj w Irlandii też co miesiąc jesteśmy, ale u GP i on tam wykonuje tylko właśnie badanie ciśnienia, badanie moczu, kontroluje, żeby w razie czego szybko wykryć jakieś tam nieprawidłowości. Wtedy jest dopiero reakcja. Jeżeli nic się nie dzieje, nikt nie reaguje. Ale też no, nikt nie zareaguje, jeśli mama nie powie, jeśli faktycznie coś by się działo. Drogie mamy, zgłaszajcie wszystkie nieprawidłowości. Ale tak jak powiedziałam, tam jest tak dużo ludzi, że naprawdę trzeba być nachalnym, trzeba tupnąć nogą i powiedzieć, o co naprawdę nam chodzi. Trzeba się przyznać na przykład, że tam się słabo czujemy i niech sprawdzą krew, czy coś takiego, bo nie mają czasu, nie mają możliwości na to. Ale jeżeli coś się dzieje, to zareagują. I teraz w szpitalu jesteśmy... w 12 tygodniu i tutaj prawdopodobnie będziemy miały wykonane nasze pierwsze i ostatnie USG. Co ciekawe, w Polsce USG jest praktycznie co miesiąc. Lub przynajmniej 3 razy w ciąży. To jest minimum. Ale dużo częściej zdarza się, że jest ich ze 6 pewnie. Mówimy o gabinetach prywatnych. No, czyli... No, ale w publicznych też. Tak. Publicznych też, tak sobie jest? Mhm, jak najbardziej. Jeżeli kobieta chce, tylko to... To spokojnie może. I teraz, a tutaj będzie wykonane prawdopodobnie tylko jedno USG, jeśli ciąża przebiega prawidłowo, jeśli nic się nie dzieje. Chyba, że trzeba będzie coś sprawdzić, no to wtedy zaglądają. Chyba, że też mama ma trochę szczęścia i lekarz prowadzący w szpitalu ma ochotę właśnie dzisiaj wykonać jej USG lub pokazać jakiemuś studentowi, jak to się robi, to wtedy jest szansa, że można jeszcze tam podglądnąć na przykład płeć, ale... Marna szansa, żeby powiedzieli, jaka to, chyba że mama sama umie rozpoznać. I teraz, i tutaj wiele mam ma obawy co do tego, że tylko jedno USG. Ale to, co powiedziałaś, ja się z tym zgadzam. Mi się wydaje, że jeżeli wszystko jest w porządku, to te ciągłe badania prowadzają w nas taki lęk, że coś mogłoby być nie tak, więc... Bo jesteśmy wkręcone w tą machinę tego przymusowego kalendarza badań i sprawdzenia. Stajemy się niewolnikami tego. Moja przyjaciółka, pozdrawiam Monikę, urodziła tutaj
trzech wspaniałych chłopców w Irlandii, przy pierwszej ciąży była bardzo przewrażliwiona. Czuła się wyśmienicie. Nic jej nie dolegało. Podczas drugiej albo trzeciej nawet wizyty, gdy po raz kolejny usłyszała, no to wszystko w porządku, zapraszam za miesiąc, zapytała się lekarza, no a jakieś badanie, a no nie wiem, więc lekarz Irlandczyk był bardzo zdziwiony, o co jej chodzi. Zaczęła wyliczać właśnie badania, może jakieś USG, może cokolwiek, więc pan doktor stwierdził, że Polki właśnie mają to do siebie, że wręcz żądają badań różnych. No i ciąże takie przebiegały prawidłowo, tak jak powiedziałam, urodziła trzech wspaniałych synów. To jest taka naleciałość z Polski jeszcze gdzieś. Mamy to wtłoczone w głowie, że tak to ma wyglądać. Ciągłe wizyty, ciągłe badania. A tutaj luzik, wszystko easy, take your time. I to jest fajne z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie oni też czasami przeciągają to na mamy, które jednak potrzebują troszkę więcej opieki. A oni sobie myślą, nie, mama coś przesadza. Trzeba naprawdę tupnąć, jeżeli faktycznie coś się dzieje. Jeśli ciąża jest fizjologiczna, to spokojnie. Robimy chyba przerwę, bo... Twoje dziecko płacze. No właśnie. Wracamy za chwileczkę. Mamy, posłuchajcie, czegoś miłego. A Asia idzie nakarmić córeczkę. Tak. No to przerwa. My mamy. Tak mamy. Czas dla mam w radiu Eter FM. Witamy po przerwie. Przerwa na żądanie, ponieważ jestem mamą jeszcze karmiącą na żądanie. A po przerwie widzimy... Słyszymy. Jeszcze nie słyszymy, ale może usłyszymy kolejnego gościa w studiu. Tak, chciałam powiedzieć, że widzimy się. Mamy tutaj osobę towarzyszącą w postaci najmłodszej córeczki Asi. Mam nadzieję, że nam pozwoli porozmawiać. No, myślę, że nie będzie problemu, śmieję się. Pozwalasz, no. Tak. Mama patrzy. Wracamy do tematu. Mówiliśmy o opiece w ciąży tutaj w Irlandii. Oprócz opieki tej jakby państwowej, możemy zdecydować się na opiekę prywatną. I w tym temacie nie za wiele wiem, ale zgłaszacie się do mnie, kochane mamy, na Facebooku i na e-mail. Jedna z mam powiedziała, że może powiedzieć też o opiece prywatnej w ciąży. Będziemy rozmawiać, umówimy się i jeszcze dopowiemy, co w kwestii opieki prywatnej. I teraz moja myśl jeszcze oprócz tego jest taka, żebyśmy weszły sobie na forum i tam, jeżeli mamy wiedzą coś o dobrych lekarzach, o opiece prywatnej właśnie, to wpisujmy tam takie rady dla siebie, komentarze o opiece, jaką uzyskałyście tutaj w Cork, w Galway, w Tralee, w Dublinie, w Limeryku, gdziekolwiek jesteście. W całej Irlandii. Żeby inne mamy mogły z waszej wiedzy skorzystać, no bo tu nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkich lekarzy w całej Irlandii. I jeszcze myślę sobie tak, że ciąża niesie ze sobą dużo różnych emocji, lęków, trudnych sytuacji, bo taka jest jej natura. Dlatego tak sobie myślę, że ta opieka prywatna, jeżeli kogoś na to stać i ma taką możliwość, to jest dużo lepsza. No, ale myślę, że możemy tak generalizować. Ty byłaś pod opieką prywatną czy publiczną? Byłam pod opieką publiczno-prywatną, zaraz o tym powiem. Mhm. Wydaje mi się, że jest to dużo fajniejsza sprawa, ponieważ, no tak jak mówiłam, tam w szpitalu opiekuje się tobą wiele osób, których nie znasz. Później odbiera twoje dziecko kolejna osoba, której nie znasz. A opieka prywatna, no to jednak jest zupełnie inna sytuacja i oszczędza nam wielu stresów, które i tak w ciąży mamy, więc po co kolejny? No tak. Jeżeli ktoś ma tylko taką możliwość, to ja zachęcam. Zapytałaś o moją opiekę w ciąży. Ja powiedziałam publiczno-prywatne. Otóż ja... Dosyć specyficzna. Dosyć specyficzna, ponieważ ja wybrałam poród w domu. Tym wiązało się konieczność nawiązania kontaktu z położną, która prowadziła mnie przez całą ciążę. Ta położna przyjeżdżała do mnie na wizytę do domu, dlatego mówię, że tak jakby jest to opieka prywatna. Nie jest prywatna pod tym względem, że ja za nią płaciłam, ponieważ to była opieka darmowa w ramach takiego systemu Domino, który jest połączony ze szpitalem i te położne pracują w ramach swojej praktyki, ale muszą wszystkie pacjentki ich przejść przez szpital, to znaczy muszą być zatwierdzone do porodu
zakwalifikowane do porodu domowego przez lekarza w szpitalu, specjalnego wyznaczonego do tego. Dlatego jeżeli chcemy rodzić w domu, czeka nas na pewno jedna wizyta w szpitalu, żeby ocenić, czy jesteśmy do tego zdolne. A zdolne do porodu w domu są właściwie kobiety, które mają ciążę fizjologiczną, czyli około pewnie 80% kobiet tak naprawdę. I dużo mniej ciasno byłoby w szpitalu, gdyby kobiety rodziły w domu, a to... Ale tutaj w Irlandii, z tego co się orientuję, to bardzo często kobiety wybierają poród domowy. O, nie wiem, właściwie tego nie sprawdzałam. Ale komu powiem, że rodziłam w domu, to jest zdziwiony i zaskoczony. Ale rozmawiasz z Polkami, z Irlandkami? No właśnie, bo... Irlandki może bardziej, tak? Tak, Irlandki bardziej. Zapomniałam podpytać, ale jak najbardziej. Podpytam na następny raz, czy na którąś kolejną audycję. Będzie audycja o porodzie domowym. O, wtedy. Dobrze? Podpytam, jeżeli kogoś interesuje. Jak dużo kobiet rodzi w domu? Coraz więcej, na pewno, bo to się rozpowszechnia, ale nie jest to chyba duży odsetek. I teraz tak. Ja zaczęłam opiekę w ciąży jeszcze w szpitalu, ponieważ nie wiedziałam, że mam taką możliwość, żeby rodzić w domu. I dopiero kiedy się o tym dowiedziałam, przeszłam pod opiekę położnej. I miałam też to szczęście, że lekarz mi zrobił to dodatkowe USG, o którym mówiłam. Jeżeli sobie zamarzy, to zrobi. Akurat miał studenta. I wtedy wyszło, że mam przodujące łożysko. Stąd miałam jeszcze jedno dodatkowe USG w 32 tygodniu ciąży, żeby sprawdzić, czy jestem zdolna do rodzenia siłami natury w domu, bo gdyby to łożysko zamykało kanał rodny, to oczywiście nie ma takiej fizyczno-technicznej możliwości i musiałabym mieć cesarkę. No ale na szczęście czyli wszystko... Mogę coś wtrącić? Czyli kobiety, które planują poród domowy, są chyba troszkę lepiej monitorowane z tego, co tutaj ja rozumiem? Bym powiedziała, że tak, chociaż mój przypadek był wyjątkowy, bo mi się udało, że akurat ten lekarz zobaczył to łożysko. Prawdopodobnie nie powinnam mieć tego drugiego USG i nie powinnam wiedzieć nawet o tym, że mam przodujące łożysko. I teraz co? Pomyślicie, mamy, no dobrze, no to wtedy ja bym do końca ciąży nie wiedziała, że mam łożysko z przodu i ryzykowałabym porodem w domu. No właśnie, ale, i co wtedy? Ale tak naprawdę w tej sytuacji akurat to oszczędziłoby mi stresu, ponieważ wszystko rozwiązało się dobrze, więc super. Gdyby jednak łożysko zostało na swoim miejscu i blokowało kanał rodny, to taka położna, która przychodzi do domu, ona naprawdę jest w stanie wyczuć, gdzie jest dziecko położone, jak jest położone, jak głęboko ma włożoną główkę w kanał rodny i jeśli widzi, że niezbyt głęboko, to podejrzewa właśnie, że blokuje tam łożysko i jest w stanie ocenić to już wcześniej i skierować mnie do szpitala wcześniej. Nie pozwala na poród domowy. To jest niesamowite w tych położnych domowych, że one tak wiele wiedzą. Ja poszłam do GP, która chciała sprawdzić tętno dziecka, bo to takie rutynowe badanie co jakiś czas. Chciała przyłożyć ten aparat do brzucha i nie wiedziała, w którym miejscu, bo nie była w stanie ocenić, jak dzidziuś jest ułożony. Pani doktor, natomiast położna za każdym razem opowiadała mi, tutaj ma główkę, tutaj ma brzuszek, tu ma nóżki, plecki, wszystko. Ja wiedziałam, ja nie potrzebowałam USG, ja widziałam to dziecko jej oczami. Ile lat miała położna, ile lat miała pani doktor? Bo być może tutaj... W podobnym wieku były. Aha, czyli tutaj doświadczenie gdyby no nie było tym czynnikiem ale decydującym. Lekarze bardziej ufają... Ja teraz generalizuję, przepraszam, jeśli słuchają mnie jacyś lekarze, ale wielu lekarzy ufa narzędziom. Zapominają o swoich umiejętnościach i to było u tej pani doktor. Ona nie była w stanie wybadać dziecka. Młodsza pani doktor już coś była w stanie zrobić. Natomiast ta starsza tak niekoniecznie. Co dalej? No i właśnie, ja jeśli mogłabym, to polecałabym właśnie najbardziej opiekę taką w szpitalu, w domu. I co jest fajne, właśnie położna za każdym razem była u mnie sama. Sama do mnie przyjeżdżała, więc ja nie musiałam nigdzie jechać na żadne wizyty. Nic nie musiałam tak naprawdę robić. Ona przyjeżdżała. Wizyta polegała na tym, że sobie fajnie przy kawce rozmawiałyśmy. Ja przy herbatce, kawy nie lubię. Bardzo było sympatycznie. Wykonywała mi testy moczu. Badała mi też tętno dzidziusia. Co tam jeszcze mi robiła? No i badała właśnie ułożenie dzidziusia. Wszystko była w stanie ocenić z dużym prawdopodobieństwem dużo wcześniej. Każde ryzyko.
Przede wszystkim to, co mi się bardzo podobało w Twoich opowiadaniach, położna przynosiła Ci niesamowitą dawkę optymizmu, właśnie, o tym ciepła i przede wszystkim stała się Twoją pierwszą przyjaciółką podczas Twojej ciąży. Dokładnie. I to mnie niesamowicie wzruszyło. I muszę powiedzieć, to jeszcze raz pewnie powtórzę przy porodzie domowym, ale kiedy odebrała ta położna moje dziecko, kiedy rodziłam, to zaczęła do niego tak czule rozmawiać, jak ja sama bym chciała do niego mówić. Ja nie widziałam jeszcze tego dziecka, ponieważ akurat no tak z tyłu było i zanim się odwróciłam, to pierwszą osobą, którą dziecko zobaczyło, była właśnie położna. I no właśnie tego sobie życzyłam, żeby to nie była obca osoba, która po prostu weźmie dziecko, położy gdzieś na wagę, zacznie myć, przewracać z boku na bok. A ona wzięła je, zaczęła do niego czule rozmawiać, zaczęła do niej czule rozmawiać, była jak mama. To było naprawdę niesamowite przeżycie. Pozdrawiamy Cudowne. Wszystkie położne Korki Kery, bo tutaj na tym terenie one pracują. I są to położne z powołania. Na pewno. Bez wątpienia. W pozostałej części Irlandii troszeczkę inaczej to wygląda i też nie mam tutaj takiej dostatecznej wiedzy, żeby dzisiaj się na ten temat wypowiedzieć, ale ciągle doczytuję i doszukuję i rozmawiam z innymi osobami, które tam na północy Irlandii też chciałyby tak rodzić i dowiem się więcej jeszcze o porodach domowych, kiedy będzie ten temat. Tak, czy wiesz, czy to jest program płatny, czy niepłatny? Ten program, wygląda? Którym ja byłam, to jest program niepłatny, wspomniałam o tym, ale właśnie tam na północy nie mają takiego programu i tam trzeba troszeczkę wyłożyć, ponieważ oni muszą no nawet na dojazdy płacić. Rozumiem. I tak dalej, ale też za opiekę. Więc, ale czy są to jakieś duże koszty wygórowane? Wydaje mi się, że dosyć sporo, ale musiałabym się dowiedzieć, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. No dobra, to wrócimy do tematu. Przy temacie porodu domowego powiemy więcej. Do usłyszenia, kochane mamy, po przerwie. Codziennie Twoje radio. Codziennie Twoje radio. Witamy w drugiej godzinie naszej audycji. My mamy tak mamy. W Radiu Eter FM. Jest z Wami Joanna i Dorota. Oraz najmłodsza córeczka Asi. Może teraz, jak już powiedzieliśmy troszeczkę o opiece w Irlandii, przejdziemy do ciąży, tak jak pewnie mamy interesuje, czyli co się w ciąży dzieje i z mamą, i z dziedziusiem. Może najpierw powiem, ciekawa rzecz, bardzo mnie to wczoraj tak trochę nawet wzruszyło. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na pisanie przez komputer. Moja bliska przyjaciółka zwierzyła mi się, że jest w ciąży. O, bardzo gratulujemy. To było ciekawe, bo właśnie ja sobie układałam w głowie, co dzisiaj powiedzieć, a ona z tematem przyszła. No i posłuchaj, i co? To jest początek. Jak, co się dzieje? Więc ona ma, tam, ma już jedno dziecko, które jest karmione piersią i teraz tak. Co będzie? Przyjdzie drugie dziecko. Jak ja sobie poradzę, Klarunia? Cichutko. Przyjdzie drugie dziecko. Jak ja sobie poradzę? Co ja mam robić? Karmić czy nie karmić? Co tam jeszcze? Jak to będzie? Huśtawka nastrojów. Wszystko mnie złości. Jestem smutna, dopada płaczę sen. I się cieszę za chwileczkę. Dopada senność. Jestem zmęczona. Przede wszystkim żaliła mi się na te trudy emocjonalne, że płacze, że jest jej smutno, że co. Ja rozmawiam, tak. Przepraszam, jak się czasem rozproszę, bo ten mały dzidek czasami tutaj troszeczkę szaleje. I co? Co by takiej mamie poradzić? No przede wszystkim normalne to jest, bardzo normalne, co się dzieje. Wszystkie huśtawki nastrojów, płacze. Nagle śmiech, to wszystko jest jak najbardziej normalne i tak ma być. I nawet powiedziałabym, że to jest potrzebne, bo to mówi o tym, że ciąża jest fizjologiczna i wszystko jest w porządku. Co się dzieje jeszcze z mamą w tym czasie, w pierwszym trymestrze? Aha, właśnie, bo ciążę dzielimy na 3 trymestry, każdy po 3 miesiące. Bo mamy 9 miesięcy ciąży. W pierwszym trymestrze co się dzieje jeszcze?
na pewno pojawiają się te wszystkie objawy ciąży, które ty próbowałaś już wcześniej wymieniać. Mhm. Na przykład, zapachy. Zapachy, tak. Niektóre mamy... Atakujące z każdej strony. Przeraźliwe. Nikt nic nie czuje, natomiast kobieta w ciąży po prostu tysięcy zapachów i wszystkie ją drażnią oczywiście, bo są bardzo intensywne. Co jeszcze mamy? Na pewno zwiększona potrzeby fizjologiczne oddawania moczu. Na pewno senność, drażliwość. Na pewno... Co jeszcze mamy? Przypomnij mi, Dorota. No, panom na pewno spodobają się zaokrąglone kształty. Zaczynają troszeczkę rosnąć piersi, nieznacznie jeszcze na początku, później coraz bardziej. Rozpraszam się. Klarunia, jak ty byłaś w brzuszku, co tam się mi działo, pamiętasz? Wiem, chciałam powiedzieć o takiej fajnej rzeczy. Znasz jakieś takie śmieszne historie, jak mamy rozpoznawały, że są w ciąży? Nie, nie znam. Nie. Z mnie nie będziesz chodzić, to bo na przykład ja wczoraj wyczytałam taką fajną sytuację, jak jedna z mam swojemu mężowi, na swojego męża nakrzyczała, ponieważ przesłodził jej herbatę. On popatrzył na nią zdziwiony, wielkie oczy. Jak to? Przecież posłodził jej tyle, co zawsze, o co chodzi? I ona wtedy zdziwiona na niego. Aha. Awantura? No poszła po test. Okazało się, że celne to było spostrzeżenie. Ja na przykład wczoraj sobie uświadomiłam, że w każdej ciąży, ja tego nie wiedziałam od razu, tylko dopiero po czasie sobie przypominałam, w każdej ciąży, kiedy jechałam samochodem, miałam nudności już zaraz na samym początku, zaraz gdzieś po poczęciu. Tylko że ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży, a miałam nudności i dziwiłam się, co się dzieje. Przecież normalnie mi się nic nie dzieje, jak jadę, a teraz coś tutaj, jakieś problemy. I później za powiedzmy tydzień czy dwa okazywało się, że to już wtedy zaczynały się te zmiany dziać w moim organizmie. Albo na przykład, co to jeszcze można by... co to mamom pomaga zrozumieć, że są w ciąży? Cierpliwy partner, cierpliwy mąż. O, to by się przydało. Właśnie mój mąż wczoraj mi opowiedział fajną historyjkę, jak to jeden kaznodzieja opowiadał. Żona powiedziała mężowi, że jest w ciąży, a mąż, wielkie oczy, szybciutko kobietę na ręce, na sofę, nóżki do góry. Kochanie, wymasować ci stopy, potrzebujesz czegoś? Może ci kupić soczko, może przynieść ci jabłuszko? Leż, odpoczywaj, nie przemęczaj się, ja to wszystko zrobię. I poszedł po zakupy, panowie, nie wrócił? Kochani panowie, polecam, bardzo miłe traktowanie swojej partnerki. Świetna sprawa dla nas mam. Dobrze, w tym pierwszym trymestrze przede wszystkim mama jest taka bardzo skoncentrowana na sobie. Czasami czuje niechęć do siebie wręcz, no bo pojawia się coś zupełnie nieznanego, coś nowego. Jej organizm ma w sobie zupełnie inny organizm. To jest ciekawe w ogóle, ciekawa rzecz, że choć jest to zupełnie inny organizm, z zupełnie innym kodem genetycznym i wszystkim innym, nasz organizm mam nie odrzuca go. To jest jakaś niewyjaśniona zagadka natury, że tak się dzieje, ponieważ normalnie wszystkie przeszczepy czy inne rzeczy od kogoś innego są odrzucane, natomiast nasze własne dziecko nigdy nie będzie odrzucone. No ale jesteśmy ssakami, słonie też tak mają, więc może... Wszystkie tak, ssaki. Wszystkie tak, oczywiście, no. Ale to jest niesamowite w naturze, że tak się to właśnie dzieje. Co się dzieje z dzidziusiem w tym pierwszym trymestrze? Przede wszystkim to jest taki trymestr, w którym jest bardzo, bardzo dużo zmian zachodzi. Z tej małej kropeczki, której prawie nie widać lub widać pod mikroskopem, powstaje taki dzidziuś, który ma już kształty człowieka. W tym czasie tworzą się, przede wszystkim tworzy się kod genetyczny, zawiązki wszystkich narządów, zawiązki układu nerwowego, to wszystko się wykształca. No i dziecko staje się tym, kim będzie, no jak ma się urodzić. A może tak szybciutko jeszcze. Pierwszy dzień to jest właśnie zapłodnienie. Choć, jak wczoraj sobie wpisałam, kiedy zaczyna się ciąża, z myślą, czy właśnie pokaże mi tą pierwszą miesiączkę, czy pokaże mi zapłodnienie. Ja tak sobie zadawałam pytanie, czy to się zaczyna od miesiączki, czy od zapłodnienia.
A tam właśnie, czy to się zaczyna od zapłodnienia, czy może od zagnieżdżenia w macicy, czy może jeszcze od czegoś innego. Więc ja podam tak, zaczyna się ciąża od dziecko od zapłodnienia, który później w 21 dniu na przykład bije serduszko dzidziusia. Prawdopodobnie jeszcze mama niekoniecznie rozpoznaje, że już jest w ciąży, a serce dzidziusia już bije, takiego maleńkiego. W 41 dniu pojawiają się pierwsze odruchy nerwowe na przykład. W drugim tygodniu dziecko ma wielkość ziarenka maku. W piątym tygodniu tworzą się mięśnie i szkielet. I wtedy dziecko jest malutkie jak pestka jabłka. W szóstym tygodniu mamy już pracę mózgu i dziecko ma wielkość małej fasolki. W siódmym tygodniu można zobaczyć uszy, nos i wargi. Dziecko ma 2 cm. W ósmym jest już śliweczką. W dziesiątym ma już doskonale wykształcone, znaczy nie doskonale, ma już wykształcone narządy, które będą się rozwijać. Tak. A w 26 tygodniu, ciekawostka, już medycyna jest w stanie uratować takiego urodzonego dzidziusia. Taki dzidziuś może przetrwać. Muszę odpocząć. Jedna pioseneczka. My mamy, tak mamy. Czas dla mam w radiu Eter FM. Witamy po przerwie. Radio Eter FM. My mamy, tak mamy. Rozmawia z wami Joanna i Dorota. Chciałabym jeszcze nawiązać do tego, o czym mówiłam przed chwilką, przed przerwą. Chciałabym powiedzieć taką rzecz, która wydaje mi się nie jest zbyt popularna, ale każdy może się ze mną nie zgodzić. Oczywiście ja chciałabym to powiedzieć. Jest coś takiego specyficznego w tym pierwszym trymestrze, że pojawi się taki kryzys psychologiczny. To znaczy, mama przede wszystkim odczuwa dużo lęku, znaczy nie przede wszystkim, bywa, że odczuwa dużo lęku, smutku, złości, gniewu. To, co się w niej dzieje, jest dla niej niezrozumiałe i dlatego pojawiają się takie uczucia. Oczywiście jest też wielka radość, zwłaszcza jeżeli czekało się na dziedziusia bardzo długo, ale to nie znaczy, że czasami nie pojawi się właśnie ten lęk, gniew, smutek. I chciałabym powiedzieć mamom, że mają prawo do takich uczuć, mogą nawet czuć, że nie chciałyby tego dziecka, ale ważne jest, co z tym zrobią, bo nie chciałabym zachęcać do tego, że fajnie, mamy teraz się złościmy, na wszystkich krzyczymy i nie chcemy dzidziusia i jeszcze nie chcę powiedzieć, co dalej. Ale pozwólmy sobie też na różne negatywne emocje. One mówią nam o tym, że w naszym organizmie coś się dzieje, że jest burza hormonalna, że to wszystko jest bardzo trudne i one też mają nas przystosować do tego, co nas za 9 miesięcy czeka. Będzie dużo trudnych sytuacji, będzie dużo trudnych zmian. Życie całkowicie się przekręci. I to jest pewien taki właśnie takie preludium. Mhm. Tak. Nie wiem, czy się dobrze zrozumiałam, ale tak, żeby tylko sprostować, chcę powiedzieć, że proponuję wszystkim przyszłym mamom, w których gotuje się gniew, żal i nie wiem jeszcze jakie emocje, aby nigdy nie obwiniały za te emocje stanu, w którym są. Nigdy nie obwiniały tego swojego maleństwa. Niech cieszą się, że rodzi się w nich nowe życie. Mhm. A ja nawiążę jeszcze do tego, o czym mówiłyśmy w tamtym tygodniu. Mówiłyśmy o tej wiosce. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie stąd też bierze się tak dużo trudności różnych, które pojawiają się na początku ciąży, że mamy nie mają tak dużo wsparcia jak dawniej. Nie mają obok siebie wielu osób, którym mogłyby powierzyć takie trudności. One się pojawiają naturalnie. I to, tak jak powiedziałam przed przerwą, jest fizjologia. Po prostu tak może być. Ważne, co z tym zrobimy. Jak wykorzystamy te uczucia. Możemy je wykorzystać naprawdę pozytywnie, przygotować się do przyjęcia dzidziusia. Ale to, co powiedziałaś, ja też się zgadzam. Chciałabym, żeby każde dziecko, które się poczyna, było przyjmowane z radością. To byłoby cudownie. Dokładnie.
I z tą, tak byłoby z tą myślą przejdźmy do drugiego trymestru. Właśnie. W drugim trymestrze fajnie, bo mamie wszystko się uspokaja najprawdopodobniej. Czyli huśtawka hormonalna jest troszeczkę łagodniejsza? Czy niekoniecznie? Raczej już powinna się uspokoić. Ten drugi trymestr jest takim naprawdę świetnym czasem. To jest taka błogość, stabilizacja. Oczywiście, zaznaczę, każda ciąża jest inna, każda kobieta jest inna. Tak jak mówiliśmy, niektóre kobiety w czasie płodnym są tak chętne do współżycia, a inne właśnie wręcz odwrotnie. Ale tak statystycznie, powiedzmy, statystyka kłamie, statystycznie to ja mam z moim psem mamy po trzy nogi, nie? Co masz? Kotem. Ja i mój kot mamy po trzy nogi statystycznie. Statystyka kłamie, ale statystycznie w drugim tym trymestrze jest taka błogość, spokój. Mamie się uspokaja ta huśtawka hormonów. Zaczyna cieszyć się jeszcze bardziej tym, bo zaczyna więcej rozumieć. Czuje ruchy dziecka, więc to już nawiązuje się taka coraz lepsza więź, ponieważ... Wchodzi do nowego etapu relacji. Tak. Dokładnie, tak. Ponieważ jeżeli nie czuję tego dziecka, to czasami jeszcze w pierwszym trymestrze jest takie niedowierzanie. Czy to na pewno to? Niby widzę na USG, niby wiem, przecież wszystko na to wskazuje. Ale jak poczuję ruchy, to już jest naprawdę inny poziom. Pełni świadoma. Dokładnie. Także to już jest taki fajny czas. I jeszcze nie ma trudów trzeciego trymestru. Jeszcze nie ma tej ociężałości, tego... Spuchniętych nóg. Tego wszystkiego właśnie trudnego, co się dzieje, a już skończyły się nudności. Prawdopodobnie, oczywiście, niektóre mamy mają przez całą ciążę, ja wiem. Ale najczęściej kończą się trudności związane z nudnościami, z tą sennością. Mama ma bardzo dużo energii, ma ochotę na twórczość i jest taka naprawdę pełna nadziei. Świetnie. A jak w relacjach z innymi ta huśtawka nastrojów, która no tutaj się już stabilizuje, jak teraz właśnie relacje, ona, bo czasami, do czego zmierzam, czasami są kobiety, które wręcz to wykorzystują. Wykorzystują? Ale... Tak, wykorzystują to, że są w ciąży, że słuchajcie, a, tutaj rozumiem. Należy mi się. One już wtedy zaczynają ogłaszać i teraz tworzą takie pozory, no jestem nietykalna, ja tu jestem najważniejsza. Ale chyba mamy prawo to wykorzystywać. Wydaje mi się, że tak. Ja bym mamom dała takie prawo, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, zobaczmy, jak to jest trudny stan, choć taki piękny. Mówimy, że ciąża to nie choroba i dajcie spokój. Ale naprawdę to jest trudny stan, chociażby ta początkowa huśtawka nastrojów, to warto się tak troszkę dopieścić i sobie powykorzystywać trochę. Warto tak troszeczkę grać na emocjach innych egoistycznie? Może nie być egoistą, ale... jak to się nazywa? Asertywność, tak? Być asertywnym, pozwalać sobie na to, co jest dla nas dobre i... Mówić spokojnie to, czego potrzebuję. I co mi się należy tak naprawdę. No tak, bardziej niż kiedykolwiek możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli społeczeństwo nie będzie dbało o mamy i ich małe dzidziusie, no to jak skończy? Jak w seks misji? O właśnie, na przykład... Tak. A nie wiedziałam, że właśnie o to ci chodzi, bo ostatnio czytałam ciekawy artykuł o tym, czy mamy to są męczennice. Ja bym chciała kiedyś w ogóle o tym porozmawiać. To jest niesamowicie ciekawy temat. Właśnie z jednej strony nie, a z drugiej strony bywają tak postrzegane, nawet przez same mamy. Właśnie to, że chcą mieć miejsce w kolejce ustąpione... Tutaj w Irlandii wydaje mi się, że nie ma takiego problemu. Każdy jest miły, niezależnie od tego, czy jesteś w ciąży, czy nie. Ale w Polsce czasami musiałam stać naprawdę w kilometrowych kolejkach i nikogo to nie ruszało. A ja nie prosiłam. Jeśli nie poprosiłam, to nikt nie wyszedł. No ale czułaś się dobrze, żeby stać, więc stałaś, okej, tak? Ja się czułam dobrze, ale jakaś mama może nie miała na tyle siły, ale nie miała też na tyle
odwagi, czyli żeby wspomnieć. Ty jesteś matka Polka dzielna, inna matka męczennica w tym momencie, kiedy nikt jej nie ustępuje, wyciąga chusteczkę z torebki i wykonuje wachlujące ruchy tą chusteczką przed twarzą i wzdycha tak głośno, żeby na początku kolejki usłyszano. Może no tak, dobra. Może tak. Tak, inna mama po prostu widzi kolejkę i odchodzi. Wysyła swojego męża albo partnera i mówi, że źle czuje i wykorzystuje tutaj troszeczkę też to. No dobra, to są nasze przywileje, tak? W drugim trymestrze mamy już szansę troszkę powykorzystywać, bo już zaczyna być widać ten nasz brzuszek, zaczyna być widać w ogóle, że jesteśmy w ciąży, ale co zaczyna być też widać, że poprawia nam się cera, paznokcie, włosy, to jest też fajne. Dlatego naprawdę mamom jest fajnie w tym czasie. To jest jeszcze taki czas. Już trochę złe minęło i jeszcze to, co trudne, nie przyszło. Więc mamy też drugi trymestr w odniesieniu do Dzidziusia. No tak? Właśnie. Co tam się dzieje? Tam w drugim trymestrze wszystko się stabilizuje, mijają mdłości poranne. To teraz, jeżeli chodzi o Dzidziusia, to wszystkie organy już się utworzyły i one teraz będą coraz lepiej funkcjonować, będą się rozwijać. I to jest czas dużego wzrostu i też jest duże tempo zmian układu nerwowego. Dlatego chyba mówi się, żeby właśnie alkohol, papierosy to odrzucić, poza innymi też. Oczywiście. Ale to jest czas, gdzie to miałoby bardzo duży wpływ na rozwój Dzidziusia i dlatego też mówi się o tym kwasie foliowym, że jest ważny. Jeszcze Dzidziuś ma tak dużo miejsca, że może się poruszać, więc wykształca się... Dzięki ruchowi wykształca się dużo połączeń nerwowych w mózgu. Swobodnie sobie tak. Już w czwartym miesiącu ciąży swobodnie sobie rusza paluszkami. Wszystkim sobie swobodnie rusza. Tak, już jest naprawdę takim wykształconym, dobrym, dużym człowieczkiem. Znaczy miniaturką człowieczka, dużym małym. Miniaturką człowieczka, ale wygląda faktycznie jak człowiek, ma już wszystkie człowiecze organy, wszystko. Tak. A w trzecim trymestrze taki Dzidziuś właściwie już tylko rośnie, przede wszystkim rośnie, biera sobie tłuszcz, żeby później móc przetrwać, kiedy już będzie poza mamą. Kończy się rozwój układu nerwowego. Ciekawa rzecz, tutaj w trzecim trymestrze jest bardzo ważny, rozwija się układ oddechowy do końca i czasem... Tak słyszałam, że warto, lepiej by było, gdyby Dzidziuś, który miałby urodzić się przedwcześnie, urodził się w siódmym miesiącu, zanim jeszcze te zmiany się, ten układ oddechowy kończy się rozwijać, ponieważ łatwiej mu będzie już po porodzie to rozwinąć. Natomiast gdyby miał się rodzić w ósmym, kiedy kończy się rozwój układu oddechowego, to byłoby mu trudno... Zaadoptować się w nowych warunkach? Dokładnie. Tak. Co dzieje się z mamami? Właśnie i tutaj znowu wraca nam troszeczkę trudniejszy nastrój, ponieważ mama zaczyna być już duża. Może być już duża. Też może troszeczkę o sobie niekoniecznie fajnie myśleć, bo no właśnie wygląda mniej typowo. Nie tak jak wszystkie inne mamy. Mogą mi doskwierać duże piersi na przykład, czy... Fajnie, tata się cieszy. Jak dla kogo, nie? No właśnie. Nie wie, co się dzieje, jak... A może nie będę mówić, bo nasz kolega by mógł nie znieść. Czemu? Misiek lubi takie emocje. Nie, no chciałam powiedzieć o tym, że czasami mleko już zaczyna wyciekać, a mama nie wie, co się dzieje i myśli, że to jest takie krępujące. Tak? A ja z kolei słyszałam o tym, że panów wręcz przeciwnie, że panowie reagują na to... Tak. Bardzo pozytywnie. A to tutaj panowie niech się wypowiedzą. Nie będziemy ich... Także, drogie mamy, jeżeli was krępuje wyciekający pokarm z piersi, to dajcie sobie na luz, bo w waszych partnerach właśnie budzi się mały synuś, mamusi, który chętnie przytuli się do takiej piersi. To jest też czas, kiedy mamy zaczynają coraz poważniej myśleć o porodzie i no wiadomo, też się go boję, zwłaszcza jeśli to jest pierwszy poród. Ja 3 razy rodziłam i każdego porodu trochę się bałam, najmniej 3., ale to jednak jest takie wydarzenie, że nigdy nie da się tego przewidzieć, a lęk przed nieznanym jest duży. Więc znowu kolejna rzecz mamom wchodzi do głowy. Co tu my jeszcze mamy? Co wtedy?
co wtedy? Najlepszym lekarstwem jest wyłączyć się. Można tak się wyłączyć, na przykład wziąć książkę, położyć się, poczytać troszeczkę. Kiedy boimy się czegoś? Mhm. Jak sobie radzić z tym lękiem? Każdy pewnie z lękiem radzi sobie inaczej. Ja myślę, że duże znaczenie ma tutaj to, jak w ogóle prowadzona jest ciąża. To, że ja miałam opiekę położnej, która była zawsze przy mnie, która była moim przyjacielem, która odpowiadała na wszystkie, nawet najgłupsze pytania, choć ja byłam mamą po raz trzeci, a ciągle jeszcze pytałam o jakieś takie bzdury. Mogłam sobie oczywiście wygooglować, ale chciałam wiedzieć od kogoś, kto naprawdę wszystko o tym wie. I pytałam czasami o naprawdę dziwaczne rzeczy, i ona cierpliwie odpowiadała mi, słuchaj, to się bierze stąd, to się bierze stamtąd, normalne to jest, masz prawo, tak. Czyli warto mieć takiego przyjaciela, który się zaopiekuje, zajmie. I tak naprawdę ja cieszyłam się, że będę miała trzeci poród, a dwóch pierwszych bardzo, bardzo się bałam. Trzeciego też się troszeczkę bałam, bo wiadomo, to jest... Ale jednak oczekiwałaś z radością. Dokładnie, dokładnie. W tym momencie. Ja myślę, że tu miało znaczenie właśnie to towarzyszenie położnej, która była przyjacielem. Czyli trochę mamą. Bardzo ważny czynnik, który wpływa na... Jak przeżywamy ciążę. Na jakość. I jakiego porodu oczekujemy. Tutaj mama, myślę, że będzie też bardzo wrażliwa w trzecim trymestrze. Jeżeli ktoś nie będzie odpowiednio czuły dla niej, nie będzie jej dawał poczucia bezpieczeństwa, ona jest w stanie urwać kontakt. Naprawdę? Tak myślę. Bo w tym etapie mamy już są bardzo nastawione na bezpieczeństwo, na może nawet nie tak myślę, ja tak czytałam w opracowaniach, bardzo wrażliwe w badaniach. Są pod tym względem, tak? Ponieważ już to jest ten czas, kiedy one się przygotowują, mają świadomość, że za chwilę będzie dziecko, mają poczucie takie, że trzeba dać mu co najlepsze bezpieczeństwo, ciepło i tak dalej. Bezpieczne gniazdko. Takie osoby sobie wybierają, takie osoby zostawiałem przy sobie. Intuicyjnie, nawet podświadomie. Ale jeszcze wrócimy po przerwie do tego. Zapraszamy Was na króciutki przerywnik. Codziennie Twoje Radio. Codziennie Twoje Radio. FM. My mamy, tak mamy. Czas dla mam w radiu Eter FM. Wracamy po przerwie. Najpierw odniesiemy się do tego, co tutaj mogliśmy przeczytać. Wszystkie mamy, zapraszamy, tam jest taka notatka na czacie, zapraszamy na Facebook, kto ma. Można zobaczyć, jak prowadzimy właśnie w tym momencie tą audycję. Jak ty prowadzisz z karmiącym dzieckiem. Dowód, że jest to na żywo. I wiarygodne. Tak. A w temaciarni mamy pytanie, co z kobietami, które mają problemy z zajściem w ciążę? Są jakieś magiczne? Rozumiem, że to jest pytanie, czy są magiczne? Zapraszamy wszystkie dziewczyny, które zmierzyły się z tym problemem, z tym tematem, do wzięcia udziału na forum dyskusji. Poza tym będzie też audycja dokładnie o niepłodności, jak wspierać, jak leczyć i tak dalej. Sposoby jak zajść w ciąży. A, tutaj jeszcze jest jakieś pytanie dodatkowe. Są jakieś magiczne sposoby. Dobrze, już rozumiem. Ja się uczę tego forum jeszcze cały czas, także wybaczcie, kochane mamy, że nie doczytałam. Dobrze. Czy są jakieś magiczne sposoby, żeby zajść w ciąży? No to są różne pozycje, ale to wszystko jest takie, ciągle niepotwierdzone. Ja bym raczej zalecała wsłuchać się w swoje ciało, zobaczyć, co się w nim dzieje i wszystkie możliwe okazje wykorzystać. To znaczy współżycie w czasie płodnym, rozpoznać, kiedy jest najlepszy czas na współżycie. To, co kiedyś wspomnieliśmy w tamtym tygodniu, jak najlepsze warunki do poczęcia, czyli zero stresu, wspaniała atmosfera, czerwona sukienka, wino i tak dalej. Ale gdyby były naprawdę problemy, to tutaj już wchodzi raczej medycyna, nie magiczne sposoby. No na pewno dieta. Mówiłyśmy kiedyś o ograniczeniu cukru. To po prostu koniecznie. Podobnie kofeina może wpłynąć źle na płodność. Na pewno alkohol i papierosy też nie przyczynią się do poprawienia warunków. Czyli bardziej takie sposoby negatywne, czyli czego unikać, a co stosować, no to wsłuchać się w swój organizm, zobaczyć kiedy, co się dzieje i reagować wtedy. Jeśli jest już naprawdę tak, że te sposoby nie działają, no to medycyna.
odsyłamy do lekarzy i będziemy mówić, gdzie szukać, czego szukać, jak się leczyć. Mamy też, się zgłaszały już, które miały problemy z zajściem w ciążę i co podziałało dla nich. Tak, zamknijmy już ten temat. Jeśli czegoś jeszcze trzeba, to tutaj na forum dopisujemy. Kto coś więcej wie, to zapraszamy na forum, jeszcze dopisujemy. Chciałabym jeszcze, żebyśmy powiedziały chwileczkę, tak króciutko, o komunikacji z tym dziedziusiem w ciąży. Dzielimy z nim emocje na pewno. Na pewno dzielimy emocje, taka tak naukowo nazwana komunikacja neurohormonalna. No właśnie i większość mam powie, że broń Boże, żaden stres. Ale przecież stres to też jest stan, który dziecko potrzebuje poznać już w łonie matki, żeby się przygotować na odebranie go później, tak? Dlatego też wspomniałam o tym, jak mówiłyśmy, tak ciut się nie zgodziłyśmy wtedy, wspomniałam o tym, żeby, bo czasem mamy mają poczucie winy, że przeżywają stres, że się czegoś boją, że mają lęki i co wtedy stanie się temu dziecku? Przecież ono tyle stresu dostało, to ono biedne wyjdzie jakieś pokaleczone z tego brzucha, emocjonalnie pokaleczone. I dlatego o tym też wspomniałam, że negatywne uczucia też po prostu są w świecie, są w życiu i to, że do dziecka dochodzą, to też ma znaczenie. Ono się tego wszystkiego przez to uczy. Przez to, że poznaje i pozytywne, i negatywne emocje. Oczywiście długotrwały stres i bardzo duży wpłynie negatywnie też na dziecko. Czyli wstajemy codziennie rano i mówimy, że życie jest piękne. Tak jest. Możemy też komunikować się przez dziecko, oprócz tych emocji, przez dotyk, głaskanie, mówienie do dziecka, śpiewanie. Czyli takie zewnętrzne sposoby komunikowania się. I właśnie, dziecko jest w brzuchu, a my już naprawdę możemy traktować się, jakby ono naprawdę tutaj było. No, bo właściwie jest. Możemy, fajnie by było, jakby rodzice mogli znaleźć sobie troszeczkę czasu w ciągu dnia na wspólne pobycie razem przy brzuszku, przy tym dziedziusiu, pogadanie z nim. Ja wiem, niektóre mamy nawet mają problem z tym, żeby mówić do dziecka, które jest w brzuchu, a już nie mówię o tym, że tatusiowie to naprawdę, ale albo warto się przełamać, jeśli ktoś jest w stanie, albo warto nawet w myślach sobie mówić do tego dziecka. Ja wierzę, że to wszystko ma znaczenie. Dziecko to czuje i wie, co się dzieje z rodzicami. Co jeszcze? Możemy na przykład, fajna rzecz to jest, takie wyobrażeniowe myślenie o dziecku, czyli wyobrażamy sobie, co ono tam robi, jak tam ma w tym brzuchu, że jest mu dobrze, że jest fajnie. Poza tym możemy na przykład prowadzić pamiętnik ciążowy. Próbowałam tego, fajna sprawa. Mam nadzieję, że kiedyś z radością moja córka to przeczyta. Świetna rzecz. Za każdym razem? Prowadziłaś taki pamiętnik? Tak, za trzecim razem jest tylko dwa wpisy chyba. Ale nadrobię to, nadrobię. Jak się już ma dwójkę dzieci, to już się tak dużo nie pisze pamiętników. Przy czwartym odrobisz straty z trzeciego. Tak? To jeszcze jest do ogadania. Nie wchodźmy w szczegóły. Fajnie jest rozmawiać z dzieckiem, to co mówiłam. Można na przykład też śpiewać dzieciaczkowi. Albo jak ktoś, powiedzmy, słoń mu nadepnął na ucho, to można położyć słuchawki na brzuch. Takie fajne czasami widzimy obrazki. Świetna sprawa. Naprawdę? Słuchawki sobie na brzuch? Na przykład. Żeby posłuchało muzyki jakiejś fajnej. Najlepsza muzyka to taka, która jest podobna do bicia serca, to znaczy jakieś bębny. Albo taki rytm, który jest... Afrykański. Afrykański. Albo takie rytmy, które są zsynchronizowane z biciem serca. To są takie, które najbardziej, najwięcej bezpieczeństwa dają, bo kojarzą się z mamą i z dobrym miejscem. Później taka muzyka także po ciąży wpływa kojąco na malutkiego dziedziusia, bo jest już przyzwyczajony do niej i to jest coś znajomego dla niego. Tulanie dziecka, na przykład przytulanie się do brzucha, czy jak dzieci malutkie chcą pocałować, brzuszek pogłaskać, to wszystko jest też fajne. To dziecko te wszystkie pozytywne sygnały odbiera od mamy i od swojej rodziny i to pomaga lepiej przygotować się do jego przyjęcia. O tym chciałam powiedzieć, że fajna sprawa, żeby komunikować się z dziedziusiem w ciąży. Robimy przerwę, tak?
W tym momencie już czas antenowy nam czas się, nam powoli się kończy, a my już tak... Nie wiadomo kiedy. Jak to? Te dwie godziny. Dobrze, że mamy tutaj Miśka, to nam kontroluje. Ja byłam przekonana, że my tu jeszcze gadamy i gadamy. Tak, tak, nie a tymczasem być. Zapraszamy do udziału w rozmowie, w dyskusji na forum, tak? Oraz do pisania do Asi na adres joanna@eter.fm.